Słuchajcie, witamy w Tarnowie. Proszę bardzo. Andrzej Duda, to się uda. 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 Andrzej, jesteś u siebie. Jesteś u siebie. Państwo polskie, działając przez sądy, nie jest w stanie skazać tych, którzy odpowiadają za strzelanie do robotników, choćby w 70 roku w Gdyni. Może jeszcze zapadnie orzeczenie skazujące tego człowieka, który za to wtedy odpowiadał, który wezwał robotników do tego, aby wracali do pracy, a jednocześnie postawił przeciwko nim milicję z ostrą bronią. I to wszystko dzisiaj musi zostać zmienione. Polski system musi zostać naprawiony, także w tym zakresie. Bo nie może być tak, że sąd odbiera rodzicom dzieci po 15 minutach rozprawy, rozbijając w ten sposób normalną, dobrze funkcjonującą rodzinę. Tylko że niezamożną, a poza tym taką, która wierzyła w polskie państwo. Znam osobiście taki przypadek, sam starałem się im pomóc. Na szczęście po kilku miesiącach dzieci wróciły do domu. Doszło do refleksji, ale tylko dlatego, że wstrząśnięci sprawą wielu ludzi, między innymi dziennikarzy, zabrało się ostro za ten temat i został on szeroko opisany i poznany w całej Polsce. Ale ile takich dramatów rozegrało się jeszcze w innych miejscach i skończyło się dla rodzin tragicznie. Dziś trzeba naprawy także i w tym zakresie. I kiedy mówię o roli prezydenta, to ona tutaj jest także, bo to prezydent daje nominacje sędziowskie i to prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, trzeba to jasno powiedzieć, udziela sądowi tej właśnie władzy do wydawania wyroków w imieniu Rzeczypospolitej. Daje jak gdyby ze swojego, z tego co jemu dał naród, wybierając go w wyborach powszechnych. Dlatego jest decyzją prezydenta, czy ktoś będzie sędzią, czy nie. Jest decyzją prezydenta, czy będzie miał awans zawodowy, czy nie. I to prezydent ma rozstrzygnąć, czy on na to zasługuje, czy nie. Czy daje rękojmię tego, że będzie ten zawód dobrze wykonywał. Ale do tego trzeba aktywnej prezydentury i odważnej prezydentury. Bo nie, czasem wbrew naciskowi elit, czasem wbrew naciskowi mediów, trzeba umieć powiedzieć. I taką właśnie prezydenturę ja chciałbym realizować. I wierzę w to, że zostanę wybrany. Ale to także, proszę Państwa, obowiązek prezydenta, żeby bronić podstawowych wartości, tych, które pomogły przez ponad 1000 lat zbudować siłę naszego narodu. Taką siłę, która pozwoliła mu przetrwać czasy zaborów i po zaborach odbudować Polskę w 1918 roku. Ta siła to nasza tradycja. Wyrosła z ponad 1000 lat kultury chrześcijańskiej tutaj, w kraju nad Wisłą. Ona była przeniesiona przez kolejne pokolenia naszych przodków, wzmacniana, utwardzana, także trudnymi doświadczeniami. Nie wolno dzisiaj pozwolić i przede wszystkim nie wolno pozwolić, aby czynił to prezydent Rzeczypospolitej, aby przykładał do tego rękę, by wprowadzane były do naszego systemu prawnego rozwiązania, które mówią o niszczeniu tradycji, niszczeniu kultury, o wykorzenianiu wynikających z kultury i tradycji wzorców. Nie może być na to zgody, bo na tym właśnie polega siła naszego społeczeństwa. To jeden z ważnych elementów naszej wspólnoty. Wspólnoty, którą prezydent powinien wzmacniać, a nie swoim podpisem pozwalać ją dezorganizować i w przyszłości podcinać jej korzenie. To także wielkie zadanie prezydenta Rzeczypospolitej. Ale proszę Państwa, obok tego prezydent powinien mieć też wizję rozwoju państwa. I to, co mówiłem wcześniej, że nasz kraj trzeba przywrócić na drogę rozwoju gospodarczego. Oczywiście największa rola w tym rządu, ale także i ważna prezydenta Rzeczypospolitej. Bo to prezydent powinien mieć wizję rozwoju kraju. To prezydent powinien mieć także wizję porządku konstytucyjnego. I dlatego prezydent powinien czuwać nad opracowaniem strategii rozwojowych. Stąd ja deklaruję, że jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta, powołam Narodową Radę Rozwoju
po to, żeby nad tymi strategiami pracować. Strategiami naprawy Rzeczypospolitej w gospodarce i podatkach, w dziedzinie służby zdrowia, rolnictwa, edukacji, w tych wszystkich, o służbie zdrowia właśnie przed sekundą mówiłem, w tych wszystkich dziedzinach, w których ta naprawa dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. Nie muszę Państwu nawet szczegółowo opowiadać w tej chwili, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia, bo o tym wszyscy wiecie, jaka jest, choć Konstytucja deklaruje, że służba zdrowia ma być powszechnie dostępna każdemu nieodpłatnie. Czy tak jest? Nie. Pytanie jest retoryczne. Czy obecna władza naprawia służbę zdrowia? Nie. Pan minister Arłukowicz przez swój ostatni pomysł pakietu onkologicznego ocenianego przez Naczelną Radę Lekarską jako coś, co niszczy system opieki onkologicznej, psuje go i wydłuża kolejki do lekarzy specjalistów, jednoznacznie pokazał, jak wygląda działalność tego rządu. Proszę Państwa, ja kandyduję na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ mam pewność co do jednego. Dziś Polsce potrzebna jest władza uczciwa, która rozumie, co to znaczy, że polityka to ma być rozsądna troska o dobro wspólne. Dobro wspólne w znaczeniu dobra społeczeństwa, a nie jakiejś grupy elity, czy jakiejś partyjnej koterii, czy proszę Państwa innej grupki biznesowej, która dorabia się kosztem społeczeństwa. Że państwo powinno wszystkich traktować równo i że wszyscy obywatele mają mieć jednakowe prawa i w miarę możliwości jednakowe szanse rozwojowe. 8 lat rządów tej koalicji. Pięć lat prezydentury pokazało, że ci ludzie tych pojęć nie rozumią w ogóle. Że całkowity brak wśród nich zrozumienia dla tych pojęć i dla istoty tego, czym powinien zajmować się polityk, jak powinien działać i jaką etyką w swojej działalności powinien się kierować. Dlatego powtarzam jedno. Dziś jest potrzebna Polsce zmiana, ale przede wszystkim ma być to zmiana władzy, po to, żeby można było zacząć Polskę naprawiać. To jest pierwsze zadanie na dziś. Bo trzeba póki co zacząć chronić te ostatnie elementy bogactwa narodowego, które nam zostały. To kwestia ochrony polskiej ziemi. To kwestia ochrony polskich lasów. Dziś osłabia się przedsiębiorstwo Lasy Państwowe. My już przerabialiśmy w ciągu ostatnich 26 lat nie jeden taki numer. Najpierw się przedsiębiorstwo państwowe osłabia, potem się mówi, że jest nierentowne, potem się je sprzedaje, a często potem się je likwiduje. I majątek się rozpływa, a jakaś drobna grupka, kilka osób jest ustawionych na całe życie kosztem dużej części społeczeństwa. Nie może być, proszę Państwa, dłużej na to zgody. Dlatego mówię, ochrona tych podstawowych, ostatnich pereł w koronie jest zadaniem prezydenta Rzeczypospolitej. To także potrzeba specjalnej ustawy, która będzie chroniła polską ziemię. Bo od 1 maja 2016 roku jej sprzedaż obcokrajowcom nie będzie już w żaden sposób ograniczona. I jest potrzebna ustawa, która będzie chroniła interesy polskich rolników, polskich rodzinnych gospodarstw rolnych i strategiczny interes naszego kraju. Żeby się pewnego dnia okazało, że żyjemy w kraju, w którym nie jesteśmy właścicielami nieruchomości. To także jest zadanie prezydenta, bo Sejm coś dziwnym trafem i obecna większość nie chcą nad taką ustawą pracować. Jeżeli ja zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, to taki projekt ustawy będzie. To także, proszę Państwa, ochrona ostatnich wielkich polskich przedsiębiorstw gospodarczych. To kwestia ochrony azotów, żeby ich nie wyprzedano, żeby ich nie wyprowadzano, nie dokonywano ich dezintegracji. To kwestia ochrony KGHM-u przed podatkiem miedziowym. To kwestia ochrony polskiego przemysłu wydobywczego, nie tylko miedziowego, ale także węgla kamiennego. My mamy naszą gospodarkę energetyczną opartą na węglu i mamy 90%, jak podają eksperci, europejskich zasobów węgla na naszym terenie. Węgla do wydobycia jeszcze na 200 lat. I to powinien być nadal nasz podstawowy surowiec energetyczny. I proszę Państwa, nie możemy zaakceptować tego, że obecna władza zgadza się na dekarbonizację europejskiej gospodarki, bo to jest sprzeczne z polskim interesem narodowym. A o polski interes narodowy na arenie europejskiej trzeba wreszcie zacząć twardo walczyć, a nie prowadzić politykę płynięcia w głównym nurcie, czyli realizowania cudzych interesów.
Oni, proszę Państwa, już pozwolili na zniszczenie polskich stoczni, z czego dzisiaj najbardziej się cieszą Francuzi i Anglicy, bo dzięki temu ich stocznie, też dotowane przez Państwo, mają więcej zamówień i mogą wyjść na prostą. A ten rząd oddał stocznie i dzisiaj ich nie ma i tysiące ludzi straciło miejsca pracy. Można pozwolić, żeby to samo zostało zrobione z przemysłem wydobywczym czy z przemysłem chemicznym. Dlatego dzisiaj trzeba twardo powiedzieć basta. Zmiana władzy jest konieczna po to, żeby wreszcie mogły być realizowane polskie interesy. Proszę Państwa. I dlatego mówię, żeby to zmienić, żeby młodzi wrócili, konieczna jest zmiana władzy. Dlatego tutaj, w Tarnowie, w Małopolsce, proszę Państwa o wsparcie. Dlatego, że te wybory prezydenckie trzeba wygrać. Jeżeli wygramy, to nie będzie tylko moje zwycięstwo, to będzie zwycięstwo nas wszystkich. Nas wszystkich, którzy chcemy zmiany władzy i chcemy naprawy Rzeczypospolitej. A ja się zobowiązuję, że dam z siebie wszystko, żeby zrealizować swoje zobowiązania wyborcze. Że dam z siebie wszystko, żeby wreszcie zaczęła się naprawa naszego państwa. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa i bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wsparcia. Te bardziej zorganizowane, tak jak komitety, które mnie popierają, tak jak tutaj w Tarnowie, też taki komitet jest i w wielu innych miejscach w Polsce, ale dziękuję także tym wszystkim, którzy wysłuchali mojej prośby, rozmawiają z sąsiadami, rozmawiają z rodzinami. Wiem, bo wiem, że tak u nas tutaj w Małopolsce jest i w wielu innych częściach kraju, że macie Państwo także swoje rodziny za granicą. Niestety, także i wielu młodych ludzi, siostry, dzieci, wnuki, bracia, którzy wyjechali. Dzisiaj jest także Dzień Polaków i Polonii, Dzień Polaków, którzy mieszkają za granicą. Proszę, żebyście im przekazali moje pozdrowienia, proszę im, żebyście przekazali im moje najlepsze także i życzenia dla nich. Życzenia powodzenia, ale powodzenia z moją wiarą w to, że będą mieli szansę wrócić do naszego kraju. I że przyjdzie taki dzień, że za granicą będzie się znajdowała Polonia, ta, która mieszka tam od pokoleń, będąca w dobrej łączności z nami tutaj w Polsce. I że będą tam także Polacy, pracownicy polskich firm, które robią ekspansję zagraniczną. Wierzę w to głęboko, że nikt nie będzie musiał pracować za granicą w obcych firmach, tylko ze względów ekonomicznych, pracując na dobrobyt innych państw przy okazji pracy na dobrobyt własny. Proszę im dzisiaj złożyć ode mnie najlepsze życzenia i proszę im powiedzieć, żeby mieli nadzieję, że da się naprawić Polskę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, 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 dziękujemy. 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 Dziękujemy.